duch tej propozycji jest taki, aby w zamówieniach publicznych, aby rynek się bardziej otwierał. To znaczy, żeby w zamówieniach publicznych, do zamówień publicznych mogli startować przedsiębiorcy, nie tylko wielcy, żeby je uprościć, zrobić bardziej przejrzystymi i dostępnymi dla przedsiębiorców z wszystkich krajów i nie tylko dla tych wielkich przedsiębiorców. Jakie w tym przypadku są największe kontrowersje? Gdzie są te trudności? Mi się wydaje, że największa trudność jest taka, że są różne tradycje w poszczególnych krajach, że to już jest jakiś proces, który trwa i który idzie, nie zawsze na całkiem przejrzystych zasadach, bo tradycje przyznawania koncesji są różne w różnych krajach, a tutaj chodzi nam o to, żeby je uczynić bardziej przejrzystymi, aby każdy na takich samych warunkach mógł do tych koncesji, czy koncesje powinny teraz podlegać zamówieniom publicznym, czy nie we wszystkich dziedzinach, czy woda powinna, dystrybucja wody powinna podlegać koncesji, czy mamy swoje wypracowane kanały i ufamy tylko naszym własnym firmom, które nas obsługują. Może zagraniczna firma byłaby równie dobra, a może byłaby tańsza, a może nawet byłaby lepsza, może miałaby bardziej innowacyjne pomysły. Tutaj pewien lęk taki przed wpuszczeniem obcego usługodawcy na mój własny teren jest bardzo odczuwalny w niektórych regionach, w niektórych krajach. I właśnie tradycje w przyznawaniu koncesji są różne i nie zawsze całkiem transparentne. A my chcemy to wprowadzić, dbając o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, bo niektóre z tych tradycji są dobre i jeżeli obywatele mają zaufanie, to nie należy tego zaufania pod żadnym warunkiem burzyć.